NIK przygotowuje się do kontroli związanej z ochroną środowiska w Polsce. Na specjalny panel, specjalne spotkanie zostali zaproszeni do Izby eksperci i zostali dokładnie wypytani przez inspektorów o to, co jest największym, najbardziej palącym problemem związanym z ochroną środowiska. I tutaj padł od razu bardzo mocny zarzut, że za ochronę środowiska w Polsce odpowiada zbyt wiele instytucji publicznych. Zbyt wiele, bo ich kompetencje są rozproszone, a ich zadania są niejasne. Jeden z ekspertów użył nawet mocnych słów o niewydolności państwa w tej dziedzinie i podał przykład błędnych, niejednolitych, a nawet sprzecznych decyzji administracyjnych. Ten model rozproszonej odpowiedzialności ma jeszcze jedną istotną wadę. Nauczyły się już go wykorzystywać różnego rodzaju organizacje. Czasami są to organizacje ekologiczne, czasami niestety pseudoekologiczne. W Krakowie jedna z organizacji skutecznie blokuje budowę spalarni odpadów komunalnych, odwołując się od jednej instytucji do drugiej, od jednej instancji do następnej. Miasto ponosi już konkretne straty finansowe, środki unijne pozostają niewykorzystane i być może tych spalarni powinno być mniej, być może powinny zostać wybudowane w innym miejscu. Problem polega na tym, że nie wiemy tego, ponieważ państwo nie podjęło jednoznacznej decyzji, państwo nie udzieliło wiążącej odpowiedzi. I na koniec, propozycja ekspertów. Trzeba szybko powołać do życia jedną wyspecjalizowaną agencję, która będzie koordynowała i nadzorowała wszystkie zadania związane z ochroną środowiska. Tak zrobili na przykład Szwedzi, tam to rozwiązanie się sprawdza. Czy to rozwiązanie sprawdzi się również w naszym kraju? Czy istnieje jakieś inne rozwiązanie bez konieczności powoływania do życia kolejnej kosztownej instytucji? Być może rozpoczynająca się właśnie kontrola przyniesie odpowiedź między innymi na te pytania. Daniel Michalecki, NIK.